Thank <music> you. Cześć Boże, dobry wieczór lub dzień dobry, to już 76. Przegląd Tradycjonalistyczny, Piotr Błaszkowski. I Kamil Klimczak, witamy Państwa serdecznie po raz kolejny w przeglądzie, przynajmniej w składzie tutaj dwuosobowym, ostatnim przed świętami wielkanocnymi, bo na święta robimy sobie przerwę, być może pojawi się jakiś świąteczny odcinek specjalny, ale to nie uprzedzajmy. Nie uprzedzajmy faktów, wkraczamy w Wielki Tydzień, jest dużo do omówienia. Zaczniemy od wiadomości bardzo bieżącej. Ksiądz dr prałat Roman Kneblewski, znany kapłan tradycji, no niestety jest, na chwilę kiedy to nagrywamy, jest w szpitalu, w ciężkim stanie, jest nieprzytomny, no ksiądz prałat od dawna miał problemy z sercem no możemy tylko zaapelować o modlitwę bo no być może być może są to jego ostatnie chwile no ale może taka będzie wola boża żeby jeszcze trochę pożył więc miejmy taką nadzieję tak, miejmy nadzieję, proszę Państwa, na początku pozdrawiamy naszych braci z Irlandii, którzy oglądają nasz przegląd tradycjonalistyczny, co wiemy, i z radością informujemy, że nasza królowa już wymiata i odzyskuje dla swego syna Wyspę Świętego Patryka. Przypomnijmy, yy, 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 że dalej liberalne i zdemoralizowane społeczeństwo, społeczeństwo dostaje łaskę poznania na płaszczyźnie prawa naturalnego. I w referendum przeciwstawia się zmianie przepisów w Konstytucji. Chodzi tutaj o zmianę definicji małżeństwa. Ale wypędzanie, proszę Państwa, demonów trwa dalej. Niespodziewanie premier Sodomita Leo Erik Varadkar, to jest nazwisko hinduskie, ogłosił w środę, że w trybie natychmiastowym rezygnuje ze stanowiska lidera partii Shingel, a po wyborze jego następcy zrezygnuje również z funkcji szefa rządu Stawiamy tezę, że europiekielniki obarczyli go osobistą odpowiedzialnością za przegrane referendum. No, dla nas po prostu, proszę Państwa, dla nas winnymi oczywiście, w cudzysłowie, są chłopaki z Różańcami, którzy całą wyspę tutaj przeorali tymi tymi Różańcami. Proszę Państwa, ustępując, Varadkar powiedział, że publicznie, że jest dumny z tego, że uczyniliśmy ten kraj bardziej równym, nowoczesnym miejscem, jeśli chodzi o prawa dzieci, społeczności, LGBT, równość kobiet i ich autonomię ciała. No jak jest, żeby tylko nie powiedzieć aborcja. Proszę Państwa, nadzorował też referenda w sprawie y, zmiany właśnie tej, tej irlandzkiej konstytucji która zalegalizowałaby małżeństwa jako osoby tej samej płci I proszę państwa nadzorował też też referendum w sprawie aborcji, czyli był zadaniowany politycznie, jak to się mówi. No więc kończy chyba się jego kariera. Kończy. No i jeszcze tutaj dodamy, że podczas w lipcu 2021 podczas covidiozy rząd tego nieszczęśni, nieszczęśnika piekielnika odwołał chrzty, komunie i bierzmowania w całym kraju. No cóż, w końcu jakieś dobre wiadomości z Irlandii. Tymczasem, a propos Wielkiego Tygodnia, bo jesteśmy w Wielkim Tygodniu, kiedy ten program jest emitowany, przypominamy, liturgia tego ważnego czasu narodziła się w głowach liturgicznej trójcy, znanego lazarysty Anibale Buniniego, jego bliskiego współpracownika, późniejszego sekretarza Concilium ad Reformandam Liturgiam ojca Carlo Bragi oraz przyszłego kardynała Ferdinando Antonellego. I dlatego po Soborze Liturgii y, Wielkiego Tygodnia, Liturgii Triduum Sacrum już aż tak bardzo znowu nie zmieniano, bo cel już był osiągnięty, a tym celem było, było oddzielenie Wieczerzy Pańskiej od Męki Pańskiej, no i słyszymy takie bzdury, właśnie, że Pan Jezus ustanowił mszę świętą w Wielki Czwartek, że msza to jest właśnie wieczerza, uczta. No i owszem, ustanowił wtedy znamiona sakramentalne, ale to była antycypacja tego, co się, ta, co się w sposób realny odbyło w Wielki Piątek, czyli Męki Pańskiej. I przeakcentowanie było potrzebne, żeby potem utorować drogę reformom i redefinicji mszy z... Kalwarii na Ucztę. Mówiliśmy o tym, będziemy mówić co roku, jest o tym opracowanie. Reforma Wielkiego Tygodnia w latach 1951-56 od liturgii do teologii, śladem wiodących myślicieli. Autorstwa księdza Stefano Caruzi z Instytutu Dobrego Pasterza na stronie Wademekum liturgiczne. Tak, a my Państwo przeczytamy tylko fragment żeby wiedzieć, czy mamy do czynienia, cytuję. Komisja pracowała w trybie tajnym oraz pod presją ze strony środkowoeuropejskich episkopatów. Jednak nie jest jasnym, czy ich, czy ich nacisk miał na celu wstrzymanie bądź też wsparcie komisji. Stopień poufałości był tak wielki, że oczekiwana i nagła publikacja Ordo Sabbati Sancti Instaurati o odnowieniu obrzędzie Wielkiej Soboty z 1 marca. 1951 roku była niespodzianką dla najwyżej postanowionych osób w kongregacji obrzędu. Jak stwierdził członek komisji Anibale Budzini, tenże o, jak stwierdził właśnie to, to powyższe członek komisji Anibale Budzini, tenże Budzini poinformował nas także o niezwykłym sposobie, w jakim w jakim rezultaty pracy komisji na temat Wielkiego Tygodnia był, były tak przez kardynała Montiniego, jak i co tydzień przez ojca Beo, spowiednika piłsa 12. Dzięki temu można było osiągnąć ważkie wyniki nawet w okresie, gdy choroba papieża powstrzymywała kogokolwiek innego do zbliżenia się do niego. Tutaj komentarz, czyli ładnie obstawili papieża, tak? Papież cierpiał, cierpiał z powodu poważnej choroby żołądka, która wymagała długiej rekonwalescencji, tak więc nie był to, nie był to kardynał, prefekt obrzędów odpowiedzialny za komisję, który informowałby go, lecz kardynał Montini, znajomy, przepraszam, znajomy z sekretariatu stanu, tutaj do do dodajemy, oraz przyszły kardynał Bea, Bea, który miał odegrać wielką rolę w mających nadejść reformach. Koniec cytatu. Proszę Państwa. I tak, jak, I tak jak kiedyś omawialiśmy w naszym krakowskim wydaniu przeglądu tradycjonalistycznego, Piłs XII przez odrzucenie objawienia fatimskiego nie otrzymał łaski rozeznania zagrożenia. No Ja osobiście, gdyby to było możliwe, to uczestniczyłbym w nieformowanym Wielkim Tygodniu, no ale z przyczyn tutaj różnych tego, to jest niemożliwe. Nie samorządowe, ale eklezjalne. Tak, ja tylko dorzucę do kwestii Wielkiego Tygodnia, że tu oczywiście nie ma o co kruszyć kopii. Niektórzy przykładają wagę zbyt dużą po prostu do tego, a jakie tam się odprawia triduum. Tworzą się też jakby aberracje, jak mieszanie, mieszanie starego rytu z nowymi godzinami różne takie, różne takie. Yy, dziwne yy, pomieszania, no bo też yy, często instytuty indultowe odprawiają to starsze tridum. No ale, już jaka tam jest nauka, to możemy już się tylko yy, domyślać. Yy, nie przywiązujmy do tego może za dużej wagi, ale miejmy nadzieję, że to stare tridum w większości wróci, kiedy katolicki papież zreformuje, zreformuje yy, liturgię. No, tu chociażby przypomnę Państwu, że w normalny, że, że w tym starym Triduum, stare Triduum, Wielką Sobotę, liturgię Wigilii Wielkanocnej, odprawiało się rano. Rano, nie o tam 20 czy 22, ale odprawiało się gdzieś rano. Ona kończyła się koło południa, i potem dochodziło do właśnie obrzędu świątecznego święcenia pokarmów, gdzie ksiądz najczęściej objeżdżał parafię. Przez całą drugą połowę wielkiej soboty. A te zmiany godzin chociażby spowodowały bardzo niską frekwencję, często, gęsto w wielką sobotę. No bo trudno iść na przykład na liturgię późno-wieczorną w wielką sobotę, potem na przykład jeszcze raz przyjechać albo rano na rezurekcję, czy na poranną mszę świętą. Ale dobrze, wybory eklezjalne. O nowym szefie Konferencji Episkopatu Polski, redaktor Kratiuk na PCH24 w programie ja katolik czyli arcybiskupie Tadeuszu Bojdzie. I tak, Jego ekscelencja. Nie ujawnił, się, nie ujawnił, czy się zaszczepił, czy nie, czyli zrobił unik, nie poddając się presji medialnej. Broni małżeństwa sakramentalnego, propaguje pielgrzymki maryjne, użył słowa o obronie tożsamości narodowej, co ważne, wygrał z opcją supermodernistyczną, czyli kardynałem Rysiem. Dyskusja o wyborach przetoczyła się przez media katolickie i liberalne. Ja też zabrałem głos w osobnym odcinku. Arcybiskup Wojda chce nas sprowadzić, jak powiedział, do góry, co jest pozytywne, ale no, przez gospę z Medjugorje, co jest negatywne? No dodajmy tutaj, że e, moim zdaniem wybór arcybiskupa Wojdy jest opcją nieforsownych reform, co by oznaczał wybór kardynała Rysia, który i tak będzie w Radzie Stałej z urzędu jako kardynał metropolita, e, tylko jest wyborem opcji gotowania żaby. Przypomnijmy, że e, arcybiskup Wojda zanim został najpierw arcybiskupem w Białymstoku, a potem w Gdańsku, był pracownikiem Kurii Rzymskiej, był pracownikiem um, Kongregacji do Spraw Ewangelizacji, jeśli dobrze pamiętam. E, więc no, e, myślę, że e, no, podąża za tymi trendami rzymskimi, tylko może w sposób nienachalny. To jest taka e, polska droga do modernizmu, jak to kiedyś e, nagrywaliśmy o kardynale Wyszyńskim. On też miał. Polską drogę do modernizmu i arcybiskup Wojda to też jest opcja polskiej drogi do modernizmu, czyli powolnego gotowania żaby. I moim zdaniem też nieprzypadkowo, to też odsyłam do jakby osobnego komentarza na ten temat, nieprzypadkowo zdymisjonowanie biskupów, dzięgi i dziuby odbyło się tuż przed wyborami w episkopacie, no bo oni sami raczej chociaż arcybiskup Dzięga, kto wie, nie byliby kandydatami na te najwyższe urzędy, ale ich głos mógłby wiele zaważyć. No ale cóż, no są pewne pozytywy. Od nas jeszcze dodajmy stosunek do tradycji, co zawsze patrzymy na, przez te okulary. Będąc biskupem w Białymstoku udzielił bierzmowania w Starym Rycie, ale usunął księdza Śniadocha ze swojej archidiecezji, z kolei misji, jednak misję Instytutu Dobrego Pasterza w Białym Stoku zachował. A po przeniesieniu do Gdańska zachował z kolei indult w Trójmieście, nietknięty jeden z największych w Polsce. Są jakieś pozytywy, ale są też dzwonki alarmowe. Tak, a dzwonki alarmowe biją też z Rzymu. Proszę Państwa, Franciszek powołał 10 komisji, które mają zreformować Kościół. To bezprecedens... To bezpośrednie przygotowanie pod rewolucją na miarę soboru III Watykańskiego. Powiemy o tym już po, po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, bo jest dużo na ten temat materiału. Tutaj redaktor Paweł Chmielewski się tym, tym zajmuje, on sporo, sporo na ten temat mówi. Natomiast odnotujmy, że PH24 zamieścił taki film. Papież heretyk, kto go osądzi? I tutaj jest to taka intelektualna dyskusja między właśnie re redaktorem Pawłem Chmielewskim a Pawłem Milcarkiem, redaktorem naczelnym kwartanika Christianitas. Tak, proszę państwa za chwilę, za chwilę. Tutaj Państwu to przeczytam, ponieważ mi się skrypty przewinął, tak to się zdarza. Tak, co tam na PCH24? Jeszcze zostajemy z PCH24, Analiza przypadków indywidualnych papieży Liberiusza, Honoriusza, Jana 22. Aby stwierdzić herezję, trzeba pewnego osądu, ale takiej instancji nie ma, nie można za życia danego papieża tego stwierdzić, a więc krytykuje się no, po śmierci czy też ewentualnie być może rezygnacji, no, ale tych rezygnacji bardzo mało w historii było. Stąd formuła świętego Roberta Bellarmina, heretyk ipso facto traci urząd, ale nie jest to jakby dogmat, nie jest to nauka kościoła, to tylko teoretyczne dywagacje, jest to jedna z opinii teologicznych niemająca autorytetu absolutnego. Jesteśmy więc w sferze Ocen indywidualnych. Na przykład kardynał Miller. Papież wspiera herezję czynu poprzez pośrednie wsparcie i tolerowanie błogosławieństwa par jednopłciowych. Nie jest to jedyna wypowiedź kardynała w tym duchu. Według redaktora Milcaka Franciszek rozmywa granice dogmatu, a jest pewna instytucja, którą przywołuje redaktor, czyli korekcjo filialmis, synowskie upomnienie przez kardynałów, ale nie wykonuje swojej, to swojej funkcji wobec dyktatorskich rządów Franciszka. Redaktor Chmielewski przypomniał, że do rozpoznania herezji. Potrzebna jest notoryczność rozpoznana przez zdrową część Kościoła. No i stoimy intelektualnie w miejscu. Papież zostawia nas niepewnych co do jego intencji, co dodatkowo utrudnia ocenę, bo mamy jakieś niejasne sformułowania. A nie mamy sytuacji jak kiedyś, kiedy heretycy pisali książki teologiczne, gdzie było łatwo wychwycić błąd i się do niego odnieść. Co robić? Szerzy się pogląd również w Polsce papieża materialnego, a nie faktycznego, co jest odpowiedzią na stan zamieszania. Według redaktora Milicarka, to ucieczkowa koncepcja ułożenia sobie rzeczywistości. Redaktor Mincarek głośno myśli, że Franciszek traktuje duszpasterstwo, które zmienia jako bazę, a ona kiedyś zmieni nadbudowę, czyli nauczanie kościoła. I podaje, co on uważa za zdrowy opór. Koncentrowanie się na tym, co my możemy zrobić dla pobożności, zdrowej doktryny, kultury katolickiej we własnej wspólnocie. I liturgia tradycyjna, ale z pokorą. Mniej walk internetowych. Więcej własnej postawy. Z satysfakcją stwierdzimy, że na naszym przeglądzie tradycjonalistycznym też stawialiśmy takie tezy, czyli pewna indywidualna odpowiedzialność wobec braci i sióstr. Na koniec redaktor Paweł Kmieleski puentuje, Nie my chronimy tradycję, ale tradycja nas chroni. Polecamy dyskusję w całości, mimo że jest ona, zwłaszcza w osobie redaktora Milcarka, wysoce zniuansowana. Tak, proszę Państwa. No to znowu jesteśmy u tych. W tym świadku redaktorskim, otóż wielki postać czas upadku wielu, jako że bohaterem negatywnym Wielkiego Tygodnia jest uparty apostoł Judasz, no to wspomnimy o książce Ja Judasz, czyli biografii zdrajcy Pana Jezusa, autorstwa Tomasza Terlikowskiego. No i, i tak jak upadł intelektualnie, bynajmniej nie niewierny, Tomasz dokonuje on, obrony Judasza posługuje się znanymi. Argumentami żydowskimi i modernistycznymi, jak przeznaczenie, wypełnianie proroc, czyli wpisuje się w tak modną, postmodernistyczną dekonstrukcję. Tym razem, tym razem nie społeczeństwa narodu moralności, no, ale Ewangelii. Teraz umiłowany uczeń św. Świętego, świętego Jana pisze o Judaszu, zawsze negatywnie, ale Terlikowski wie lepiej. Odlot kosmos ostateczny upadek redaktora ta, Tomasza Terlikowskiego i, i filosemityzm ter, Terlikowskiego występuje pod maską psychologizacji ju, Judasza. Tak? Jak, jak, państwo, jak państwo planują wiosenne ognisko, to idealna podpałka to jest właśnie książka Ja, 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 ja Judasz, ale, ale to jeszcze nie koniec serialu niewier, niewiernego Tomasza. Jezuicki, modernistyczny portal Deon, odmówił publikacji artykułu Terlikowskiego, podając w mailu jako powód duszpasterskim dziełem jezuitum cokolwiek, jezuitów, cokolwiek to, to znaczy. No i Terlikowski wyjaśnił, że w najnowszym felietonie odmawiał, omawiał najnowszy utwór, dosłownie utwór polskich biskupów, czyli list do kapłanów. No cóż, upadły redaktor podniósł się honorem, podziękował za współpracę, argumentując, że felietony i podcasty wyrażają jego poglądy, a nie jezuitów. No cóż, zamieszanie, zamieszanie w modernistycznym grajdołku. Jedni są już na pozycjach jakobinów, inni lewicowych żyrodystów. Rewolucja ma różne poziomy. Tutaj najpewniej jezuicki Deon nie chciał wejść w konflikt z episkopatem. No, i jeśli Deon odmawia publikacji czegoś, to cytując klasyka, wiedz, że coś się dzieje. Eee, przenosimy się za ocean. Jak poinformował dr Peter Kwaśniewski, w niedzielę 17 marca na pożegnanie Starego Rytu do St. Mary's Cathedral w teksańskim Austin przyszło na dwie msze święte święte 862 wiernych. Od 19 marca już tylko Nowus Ordo w tym miejscu. Zobaczymy, jaki będzie przepływ do Bractwa Świętego Piusa X na niedzielę palmową, chociaż wynajmowana sala konferencyjna w hotelu ma swoje ograniczenia. Wierni z indultu byli wyjątkowo hojni, jak prawie wszędzie, więc decyzja pewnie odczuje spadek dochodów, ale najważniejsza dla synodalnego kościoła jest, parafrazując franciszka, ideologia. No właśnie, proszę Państwa, jesteśmy w Stanach, a w zasadzie właściwie trudno powiedzieć, bo film. Film na kanale oczywiście źle wymówię Mass of Edge. Edges, jest, 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 już, już się po prostu, już się po prostu e, e, odbył. Tak więc, więc tutaj taki mała, 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 proszę Państwa, opis, opis tego filmu. Jest to tyle ważne, bo ten film do, dociera do wszystkich części naszego katolickiego świata, czyli nawet na. Na, na wyspy Polinezji, tak? czy, czy gdziekolwiek, to, 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 gdziekolwiek są katolicy i mają do, dostęp do, in, do internetu. No i w opisie tego filmu widzimy takich liderów, jak biskup Strickland, biskup Schneider, doktor Scott Hahn, czy też doktor Peter Kwasniewski. Długość filmu to jest 128 minut i, i zaczyna się prezentacją, prezentacją takiej... Najpewniej to jest właścicielka kościoła albo agentka nieruchomości, który pokazuje ten kościół już po przebudowie. Sekwencja trwa dość długo, co, co tylko pogłębia nasz smutek. Ten kościół to owoc, zresztą ten, ten kościół to jest owoc renesansu um, Kościoła katolickiego w, w, we Francji i jakim było XIX-wieczne wielkie budowanie po zniszczeniach rewolucji. No i, i właśnie ten budynek. Jest z tego okresu rok budowy 1883. No i ta osoba, jako, jako osoba zlaicyzowana, więc nawet nie jest w stanie powiedzieć, co pokazują zachowane wirtraże w wersji symbolicznej, czyli rzeczywiście mamy, mamy do, do czynienia ze społeczeństwem ateistycznym. No i teraz jest kontrast, jest taki kontrast, czyli jest wywiad z pochodzącym z Francji, z młodym księdzem pracującym w USA, czyli to jest Instytut Chrystusa Króla. Który, który, dwa dni po przyjeździe yy, widzi, przyjechał do, do Chicago, widzi kościół i dwa dni, kiedy tam od, po dwóch dniach, jak odpowiadał tam msze, ten kościół z kolei płonie, tak. Dalej mamy płonącą katedrę Notre Dame, no i później różne migawki filmowe ze sprzedanych kościołów w USA, wykorzystywanych na różne cele, mamy atak na, na na świątynię, no i rzeczywiście, Symbolika jest dość, dość oczywista. No i jakby w kontraście, młody kapłan, który wspomniany mówi, gdybym stracił nadzieję, straciłbym wiarę. Straciłbym też wiarę, tak? No i tak jest, jest, jest trochę jest, jest tak prawidłowo. Powiedzmy o arcybiskupie Lefebrze, czyli jest tam wspomniane, że zignorował nom, założył FTX, założył kanonicznie. Yy, tak, wspomina się o, o pierwszym pokoleniu z tych prawdziwych strażników tradycji z Anglii Angliwalli, czyli to jest towarzystwo mszy Łacińskiej, Wspomina się o, o nawocze z Francji. Yy, i, ale część, część, tych, cze, cze, część tych wiernych skupi, skupiła się yy, wokół bractwa świętego Piu Piusa X i według autorów filmu, więc to powiedzmy. Yy, są cyfry, cyfry są prawdopodobne. Bractwo ma 6, około 600 księży, około 600 tysięcy wiernych, którzy korzystają z posługi bractwa i działa w 62 krajach, chociaż wspomnieli, wspomnieli o nieuregulowanym statusie kanonicznym. Jest dużo histerii, który, który, jest, jest, jest dużo historii. Pojawia się profesor Andrea Grillo. Kiedyś o nim mówiliśmy, to jest właśnie ten, który publicznie wyraził konieczność cofnięcia sumorum Pontyfikum Benedykta XVI. No i co, autorzy filmu zauważają, że Franciszek nigdy nie celebrował starej mszy, i to jest i te pokolenie, i to jest nowe pokolenie, to jest całkowicie ro, ro, różne od, od starego, czy tego powiedzmy, trydenckiego, ona jest innego ducha, i one ma problem ze zrozumieniem. Dlaczego z kolei nowe pokolenie, czyli ich wnuków, przy, y, przylgnęło do mszy wszechczasów, tak? Choć, cho, choć od siebie dodam, że, że, że to jest takie trochę psychologizowanie, bo problem jest w modernizmie, ale o nim jeszcze wspomnę. wspomnę. No i teraz mamy taki, i to jest jakby taka część opisowa, później mamy um, jakby ten, ten rdzeń tego filmu, to jest, to jest droga, nazywa się Droga do Rzymu, Mamy na, na schodach kościoła paryskiego błogosławieństwo dwunastu matek, a jak mówi ksiądz błogosławiący, to są na, nasze babcie, że my nasze babcie wysyłaliśmy pieszo do Rzymu w, w pielgrzymce, to właśnie też się nazywa rzymska droga, by wręczyć papieżowi 2500 listów, by przywrócić starą mszę. Listy są umieszczone na takim małym wózku, no i te, 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 te panie, te starsze panie tak ciągną, no i, ale co ciekawe, mówią, że 40% tych listów to jest właśnie napisanych przez wiersz wiernych, który chodzą na, na NOM, tak, na NOM. Siedem, siedem z tych pań zamierzało przejść całą, całą drogę, czyli to jest, a 8, tygo, 8 tygodni, aż, aż Paryż, Rzym, to, to jest po prostu niesamowite, no i te fragmenty o są oczywiście wzruszające, bo to jest ich, ich, ich wielka ofiara dla synów, braci, reprezentujących wszystkie nam znane bractwa, chociaż nie FSPX, i indulty diecezjalne ludzką miarą. To jest bezsensowne, ale Bóg ma, sw zna, ma, swoje, ma swoje miary. Tak jak słynna pielgrzymka FSPX roku jubileuszowego 2000, która odmieniła stosunek Rzymu do, do, do bractwa, otworzyła na jakieś tam rozmowy wtedy. No i co? I, i, I po raz pierwszy jesteśmy wśród, wśród wiernych tradycji w Meksyku. I tutaj, proszę Państwa, osobom marudzącym w Polsce, którzy, którym ciągle którym jest za daleko do kościoła, to powiem, że na Starą mszę oczywiście. To daję jako przykład rodziny Martinez, które jeżdżą autem co niedziela z czworgiem dzieci na, na, na Mszę Świętą. A super ciekawy jest fragment z Tanzanii. To w ogóle nie wiedzieliśmy, że tam cokolwiek się dzieje. Gdzie Afrykańczycy odkrywają starą mszę, i to ciekawe, za pośrednictwem istniejącej tam misji franciszkańskiej, prowadzącej przez księdza Afrykańczyka. Zresztą ta misja ma widok na Kilimandżaro, a tym misjonarzem, takim spadochroniarzem, misjonarzem w cudzysłowie, to jest oczywiście biskup Schneider, który przyjechał tam na odwiedziny. No i stamtąd pochodzi ten słynny przebój internetu, czyli 80-90-letnia babcia śpiewająca z, 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 z pamięci credo, który pojawił się w, w internecie jako shot, tak? Także to, to jest właśnie stan z, 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 z Tanzanii. No w filmie pojawia się już wymieniana często przez, na, przez nas Diana Montagna, czyli nasz człowiek w Watykanie, no, która tak ewidentnie jest Trace, no oczywiście, bo to jest oczywiste, która omawia najciekawsze fragmenty, yy, która omawia yy, yy, takie, właśnie ta, takie fragmenty, które są, filmu, które są z punktu widzenia takiej wiedzy yy, najciekawsze. Otóż ona mówi tak, że przygotowano yy, dla Franciszka raport, sporządzony na podstawie ankiet, gdzie zapytano biskupów, co sądzą o sumorum pontyfikum Benedykta XVI. I większość tych odpowiedzi biskupów była bardzo pozytywna. A w słynnym dokumencie Tradycyjny Custodes zacytowano tylko negatywne, które, które były w mniejszości. No i co ona, ona mówi, tak, że ten raport był sporządzony wcześniej niż przyszły wszystkie odpowiedzi biskupów na, na zadane py, pytania w ankiecie. No czyli czy ewidentna mani, manipulacja. No i, i, i co, co, co jeszcze ciekawego, autorzy filmu zauważają, że 75% biskupów nie zrobiło w sprawie um, tych tradycyjnych kustodys nic, albo po prostu dało dyspensy, co jest z kolei logiczne w świetle przy, przytoczonego raportu, że większość tych, 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 um, tych wypowiedzi było poz, pozytywne. No i właśnie Diana pokazuje ten, ten cały, ten cały mechanizm e, zmanipulowanego e, raportu. No, była też nuta apologii B16, taki racingerowski flow, tak? no, I tutaj dochodzimy do pewnego, dochodzimy do głównego przemilczanego błędu filmu. To jest moje zdanie, czyli nie padło ani razy słowo modernizm, tak? Było a przecież nie tylko o mszę świętą tu chodzi, jej likwidacja to, czy jej likwidacja, czyli mszy przy trydenckiej to tylko owoc, a nie przyczyna kryzysu. No, tak jak na przykład w drugiej części trylogii twórca filmu Cameron O'Hara zdjął odpowiedzialność, tak przeakcentował, zdjął, zdjął odpowiedzialność z Benedykta, z Pawła VI i przesunął ją na Anibale Budzinego. No tak, film jest bardzo młody, to, to, to znaczy jeszcze jest pokazana wizyta przełożonego, jakby podejrzewam, że doklejona na końcu przełożonego generalnego Bractwa Świętego Piotra w Rzymie, no i zamyka się takim przesłaniem arcybiskupa Fultona Sina. Ja już nie, nie zdradzę, to już se Państwo zobaczą. No, mamy też polskie akcenty. Muzykę stworzył Marek Nowakowski, ja nie wiem, czy on tam mieszka w Stanach, czy też tutaj, czy między Stanami a Polską, to, to już ktoś tam się zna to powie. No i w ostatnim napisie czytamy, tak. Że FSPX został przesłuchany, został przesłuchany, czyli rozumiem, że były rozmowy nagrywane, ale ostatecznie zdecydowano, że nie zostaną uwzględnieni. W filmie drzwi są nadal, są nadal otwarte na przyszłą współpracę. No i tutaj pozostawię tą bez komentarza, bo nie wiemy o co chodziło. Podsumowując, film ważny, piękny, ale niepełny ale właśnie niepełny nie przez, przez, przez to, że nie było nic o, o nie padło słowo modernizm. Już mamy też taki ko komentarz skomentował Kennedy Hall, który jak wiemy prowadzi taki propiłusowy kanał. On był na premierze w Chicago. Tam zresztą była taka trochę feta, bo się spotkali wszyscy wszyscy takie tuzy tuzy tradycji katolickiej katolickie. i on uważa tak, że ten film nie jest dla, dla, dla tradycjonalistów, tak? że bo film to nie książka to wszystkie wiadomości które możemy żeby poznać musimy przeczytać książkę a nie oglądać film i to uważa że to jest film dla miliarda ludzi którzy nic nie wiedzą no i dlatego w filmie są pewne uproszczenia no i natomiast można powiedzieć jako jest poskryptum czyli Cameron nakręcił wrzucił na kanał Taką swoją wypowiedź, która mówi tak. I ona najpewniej była w, w, w Chicago, jak się domyśliłem z, z kontekstu, na, pierwszej, na na pierwszym kinowym pokazie filmu, że mówi tak, że pierwsza i druga część dotarła do czterech milionów y, y, odbiorców, organizuje naukę mszy trydenckiej, y, która ma odmienić kościół, czyli de facto ignoruje Franciszka. No i mamy. Taki powiedzmy, faktyczny, no nieformalny, mówiąc po rosyjsku, czy po rusku raz kościoła, czyli de facto y, ignoruje się Franciszka i się po prostu ro, ro, robi swoje, co chyba, jest, co chyba jest takim takim trochę y, no, sposobem na, na przetrwanie tego, tego czasu. I tyle, tyle z mojej strony. Na dzisiaj film ma 98 tysięcy oglądalności, także. Zapro... No, polecam, bo, 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 bo potrzebujemy takich filmów. No tak, chociaż trochę, br... znaczy, niedobrze by było, żeby się skończyło na takim brodzeniu przy brzegu. Miejmy nadzieję, że będzie krok dalej. Czy wiara w Polsce umiera, wracając do kraju? Sądząc po statystykach i naszych znajomych, umiera, ale przez Polskie miata. Miasta przeszedą... <k Larusky> Drogi krzyżowe, których pełno też i w sieci, jeśli chodzi o relacje. Gdyby zapytać cudzoziemca zadziwionego takim widokiem mężczyzn niosących wielki drewniany krzyż, powiedziałby, że to kraj ludzi pobożnych i gorliwych. Może więc nie umiera, tylko mamy upadek przed nawróceniem. Każda ofiara nie ginie przed obliczem pana. Można tylko nadmienić, że moda na tak zwane ekstremalne drogi krzyżowe to raczej skażone antropocentryzmem przedsięwzięcia, chęć, chęć sprawdzenia, czy ja dam fizycznie radę. Takie rzeczy przystoją świętym, to wręcz ich przywilej, ale zwykle wierni mają swoje wyważone emocjonalnie i wysiłkowo praktyki sprawdzone od wieków, które użyźniają i spulchniają duszę do codziennej świętości. Podsumowując, no oby te wszystkie drogi krzyżowe dały nawrócenie, bo jakieś wielkie nieszczęście chyba się zbliża wielkimi krokami proszę Państwa, jest rzeczą pożądaną, aby Kościół miał swoje świeckie ramię i na przykład Bractwo Przedmurza, nie mylić z wojownikami Maryi księdza Chmiel Chmielewskiego, działa w tradycji bractwowej, I tak piszą na, na, na bractwowej powiem której, jak pisze na Facebooku, cytuję, tegoroczne wielkopolskie rekolekcje Bractwa Przedmurza, które zakończyły się w ostatnią niedzielę w Zakopanym, prowadził ksiądz Piotr Arndt z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Tematem przewodnim tych rekolekcji była msza święta w życiu katolika. Ksiądz omówił kolejne poszczególne części mszy świętej oraz opowiedział, opowiedział o recepcji na kontemplację mszy świętej i, czym, i czynności jej towarzyszące. No i tak dalej. Taki cały opis jest. No i to, proszę Państwa, jest pewien kierunek działania świeckich, by organizowali się przy tradycyjnych ołtarzach. No na przykład w Trójmieście, ale chyba to też dotyczy, dotyczy też in, in, innych miast. Wielu lokalnych działaczy pro-life czy, czy społecznych to po prostu wierni z, z FPSPX, czyli idą trudne czasy. I yy, nie możemy być, yy, po, po, po prostu, no, nie możemy być, żyć sobie tak sami dla siebie, tylko bo, bo księża mają, mają swoje obowiązki, po prostu my, my musimy być tym świeckim ramiem, ramieniem kościoła i walczyć ze złem, przynajmniej duchowo. przynajmniej duchowo. A teraz przechodzimy do wiadomości kapliczno-garażowych. Proszę Państwa, kto nie widział kaplicy w Chorowie, to już nie zobaczy bo ostatnia msza została odprawiona we wtorek po niedzieli męki pańskiej a w święto Siedmiu boleści Matki Bożej czyli 22 marca została poświęcona nowa oczywiście zobaczą państwo zdjęcia starej kaplicy i poświęcenia nowej nowa kaplica wraca do Katowic gdzie historia tradycji się zaczynała mamy w planach właśnie jeśli chodzi o historię kaplic, plany właśnie na odcinki Katowice, Kraków, Lublin najbliższe. Ale kiedy to nie jestem w stanie powiedzieć. I msze będą w niedzielę po świętach w zwyczajnym rytmie. Suma o 8.30 i będzie też, proszę Państwa, msza wieczorna. Msza wieczorna która będzie odprawiana. No trochę taki powrót do tego, co było kiedyś, czyli Mszsze Święte 8.30 i o 18.00 msza wieczorem w niedzielę. Pokazujemy właśnie tą kaplicę na Katowickim Podlesiu, przy ulicy Uniczowskiej, Tridum Paschalne już u siebie. I w zasadzie Tridum też w Krakowie na nowym adresie. Jeszcze pewnego rodzaju rozdwojenie będzie. Miało już być, niedziela palmowa już miała być w nowym przeoracie, szykującym się przeoracie w Libertowie i w Nowej Kaplicy. No niestety deszcze opóźniły pracę, więc inauguracja dopiero w wielki czwartek, czyli całe Tridum będzie już tylko w kaplicy w Libertowie przy ulicy Szlacheckiej a od Wielkanocy będzie funkcjonowało Bractwo w Krakowie na dwóch, adres, na dwóch adresach czyli od rana msza o 8.10 w Libertowie a wieczorna msza na Zdunów docelowo no trzy msze niedzielne dwa, dwie, dwa dni powszednie, oficjalne jakby poświęcenie nowej Kaplicy jest planowane, proszę Państwa, na bodaj 12 kwietnia, z tego co mi wiadomo, kiedy będzie biskup Tissier de Malere w Libertowie, w Krakowie. A, a zupełna przeprowadzka już w 100%, zarówno przeoratu, jak i wszystkich mszy ze Zdunów do Libertowa. To prawdopodobnie maj. Będę tutaj realistą, bo mówi się o prze... O przełomie kwietnia i maja, jako że te prace się opóźniają. Nie dlatego, że, że pracownicy tak pracują, czy wierni, którzy są tam zaangażowani, tak go spale, tylko po prostu są wynajdywane różnego rodzaju niemiłe niespodzianki, które burzą misternie zaplanowane harmonogramy, już tak. Kolejne terminy były odsuwane i odsuwane, aż w końcu się udało. No więc wychodzimy, proszę Państwa, z garaży. No Jak garaż na Zdunów zostanie zamknięty, to po też przeniesieniu kaplicy z Lubatowej do Krosna, można to chyba uznać za koniec pewnej epoki. Tak samo jak pewnego rodzaju otwarcie tej nowej epoki było, było poświęcenie Konsekracja kościoła w Bukowcu w roku ubiegłym. Tak, myślę, że myślę, że to będzie już symboliczne takie zamknięcie epoki garażowej, czyli zamknięcie garażu krakowskiego, który no już na zawsze w mojej pamięci i, 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 i też wyjście z Chorzowa no to już. Praktycznie, jak jeszcze Lublin przeniesie się na nowy adres, co też jest myślę bliskie, no to już naprawdę, naprawdę skończy się garażowanie. Przynajmniej na tych takich starych, starych lokalizacjach. No właśnie, a jeszcze tutaj uzupełnię, co się Przeliczyłem ilość ławek w Katowicach. Proszę Państwa, to jest 8 ławek po jednej stronie i 8. Czyli wchodzi 5 osób, czyli mamy 40, 40 razy 2 80, czyli kubatury, kubatura tej tej kaplicy to jest, to jest około setki, bo ja po prostu nie wiem co jest z tyłu, tak, bo tam zdjęć nie widziałem i to jest w zasadzie taki trend bez setki w ogóle miejsc nie, nic, nic nie planuj, tak, nic nic nie planuj. Proszę państwa, ale coś już gdynia przechodzi na wyższy etap garażowania, w zasadzie powiedzmy, bo Teraz mamy w sobotę, nagrywamy w sobotę, poniedziałek lub najpóźniej wtorek będzie zamontowana ambona. I to jest w ogóle rewelacyjna wiadomość: nikt chyba nie ma ambony w bractwie tutaj w, w, w Polsce. No, o, pokażemy. Nie, 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 przepraszam, upomnę się. Tak? Piękną ambonę Wrocław, z tego co ma całkiem przepraszam. ładną Przepraszam. Nawet Poznań ma, przypomnę, bo byliśmy obaj w Poznaniu. Ach. Więc tak, tak, to może nie są. Powiedzmy, Poznań i Wrocław to są takie jeszcze niskie Ambony, ale w Bydgoszczy już jest taka solidna. Co prawda ja widziałem tylko dokumentację fotograficzną, bo mi się nie udało jeszcze potknąć o kaplicę Bydgoską, ale może jeszcze zdążę. Natomiast tak, to już, to już nie jest pierwsza Ambona. Pozostaje nam tylko życzyć, żeby nie powtórzyły się sceny z filmu Mały Pływak, kto oglądał to wie, a kto nie oglądał, niech sobie wyszuka. <noise> Do, dokładnie także że widzi, widzą Państwo, to już człowiek nie, nie panuje nad tym wiadomościami. Proszę państwa. No więc tak, wszystkie siedem środowiska, bractwo FSPX opublikowało, czy, czy indulty opublikowało. Wstępne terminy już na, 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 na tridum paschalne, więc FSPX to jest klasyka wedle statusu, czy to jest przeorad, kaplica, misja, ale w Opolu, proszę Państwa, w czwartek i piątek są godziny ekstremalne, czyli 21.30. Czyli ja rozumiem, że kapłan przyjedzie na drugi, będzie miał drugą, drugi, drugi drugie tridum, jak gdyby, tak? No, indulty no tak, większości... tam, tam piątek też jest godzina ekstremalna, ja chciałem uwagę, bo to czwartek, sobota w Opolu jest 21.30, tak. ale piątek to jest 14.30, powiedziałbym, mocno kanonicznie, bo teoretycznie według, no, według tak, grupy... Paradoksalnie, to liturgię, dokładnie tak. Liturgię tak, tak. wielkopiątkową powinno się sprawować o godzinie 15, ale ze względów duszpasterskich można ją prawić między 12 a y, bodaj 21, jeśli nie pamięć nie myli. Tak. No indulty z tego co tak ogólnie zamrożone są na tridum. na przykład w sierpcach czwartkowo-piątkowe, sobotnie nie ma, ale mają, ale mają, wiadomo jutro, czyli wielką, w niedzielę, w niedzielę palmową i mają i mają już po niedzielę poniedziałek mają. Natomiast w Trójmieście Indult ma takie, bo tam mają wiele kościołów, ki, kilka kościołów, więc indult ma takie zbiorcze tridum y, dla całego środowiska w barbarze. I tutaj godziny, no właśnie te, tutaj te, powiedzmy niszowe, dzisiejszym językiem mówiąc, ale ale bardziej zbliżone do, do prawidłowego, czyli 14, 15 lub 15, bo to w zależności od dnia. Y, no i ale mają też taką procesję rezurekcyjną o, o północy, czyli to jest w. W, w soboty na niedzielę, rozumiem. Natomiast inne bractwa to już klasyka. IDP ma w godzinie, IDP w Warszawie ma liturgię niszową, czyli, czyli powiedzmy, no, trzeba by urlop wziąć, że pójść na mszę, trzeba wziąć urlop, czy to jest właśnie tam 14, 15, coś, 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 coś koło, koło tego. No ja jeszcze mogę tylko zaapelować, że w związku z tym, że wiernych coraz więcej, o wzajemne podwożenie się, bo emeryci i młodzież nie mają aut na przykład, w większości nie mają aut, na wszystko oczywiście dla Królestwa Niebieskiego, nie dla pochwał, że tacy niby jesteśmy wspaniali, uczynni. No i doszliśmy już do życzeń Pani Kamilu Pan pierwszy. No właśnie, proszę Państwa, życzymy Państwu na te święta wielkanocne błogosławieństwa Bożego, wszystkiego, co najlepsze. Jeszcze więcej tradycji katolickiej, jak to pisze jeden z naszych stałych widzów w komentarzach. No i właśnie, właśnie, no co? No czego można jeszcze sobie życzyć na Wielkanoc? No, po powrotu tradycji do każdego kościoła, żebyśmy już nie musieli podróżować, jak jacyś, no, szukam odpowiedniego słowa, jacyś, jacyś obłąkańcy, jak tak. Tłumacze, masz tutaj obok kościół, a po co jeździsz do tego garażu? No to miejmy nadzieję, że to się w końcu odmieni. A w najlepszym wypadku już nie będziemy jeździć do garażu, tylko do, do jakiegoś czegoś porządnego. No i miejmy nadzieję, niech się, niech się to rozwija, niech, się, niech nasza tradycja pitnie. Perspektywy są jak najlepsze. Nawet jeśli szatanowi mogło się w wielki piątek wydawać, że wygrał, to on przegrał. Przekonał się o tym ostatecznie w Wielkanoc. Także nie traćmy ducha i czerpmy nadzieję właśnie z tej radości okresu wielkanocnego. Ja się podpisuję, co powiedział Pan Kamil, i tylko powiem Państwu wielu łask Bożych. Utwardzajmy się, utwardzajmy się i misjo, misjonarzujmy. Apostolat cały czas dla, dla naszego narodu, niech, 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 niech wyjdzie z tego matriksu wojtyłowego. Aleluja, no, alleluja. Amen. Amen, jak Amen. zakończył swoje przemówienie w Sejmie pikno-ślosko-gatko poseł Roman Fritz. Tak, dziękujemy piękna, piękna, Państw... pięknie, Tak, dziękujemy Państwu za uwagę, Kamil Klimczak. Piotr Błaszkowski z panem Dziękujemy Bogiem. za ten przegląd tradycjonalistyczny. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.